zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, w komunizmie, jak nie wierzyłeś w marksizm, leninizm, jaruzelizm, no to byłeś cenzurowany. Teraz w Ameryce, w komunizmie, jak nie wierzysz w nową religię ochrony środowiska, no to też jesteś cenzurowany. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, bardzo często zdemonetyzowanych. No, Elon Musk w końcu zdecydował, że będzie kupował tego Twittera, zdecydował, że zapłaci te pieniądze, które tam oferował. No, dlaczego tam była sytuacja, że w stanie Delaware, no to jest taka, można powiedzieć, podatkowy raj, mały stan, tam chyba 1 czy 2 miliony ludzi ma, no tam to jest to, tam, gdzie mieszka Biden, akurat ten bandzior polityczny, ekonomiczny, który liczył z synem Hunterem na miliardy dolarów z Chin. No ale właśnie sędzia w Delaware miał wydawać jakieś tam orzeczenia, no to Elon Musk powiedział, że kupuje tego Twittera, tam sprawdzi, ile tam jest tych oszukanych różnych kont i tak dalej, i tak dalej. No ale to zmienia kompletnie całą sytuację swobody wypowiedzi i wolności słowa. No, lewacy dostają szału, lewacy wyją i krzyczą. No, jest nadzieja, że wszystkie te lewackie twarze z Twittera po prostu porezygnują. No i teraz będzie normalna platforma, jakaś taka społecznościowa, która będzie pozwalała na wymianę zdania. No bo kompletnie komuniści nie przewidują dialogu. Komuniści to jest jednopartyjny system polityczny, który w zasadzie eliminuje przeciwnika. No i nie ma czegoś takiego jak dialog. Przedstawicielka z teraz z Melissa Fleming, to ona podsekretarz jakiegoś tam wydziału do spraw komunikacji, no to powiedziała, że będzie trzeba to coś zmienić. No i powiedziała, że jak dyskutowali to z Google, no to Google teraz, to jak się wpisze zmiany klimatyczne, no to tam pokazuje dużo informacji, no i bardzo często pokazuje informacje z Organizacji Narodów Zjednoczonych. A powiedziała, zanim Organizacja Narodów Zjednoczonych współpracowała z Google, no to tam najróżniejsze, ciekawe rzeczy, dziwne rzeczy się pokazywały na wierzchu tej listy do poczytania, czy to dla informacji. No i tak, to czyli Komitet Centralny wie lepiej. No ale z tym środowiskiem, no to ostatnio dużo tych wariatów środowiskowych, między innymi Greenpeace, czyli Zielony Pokój, no to ogólnie rzecz biorąc banda oszołomów, no i Związek Naukowców, tam zainteresowanych naukowców, czy zmartwionych naukowców, to napisali taki list otwarty do tych wszystkich kompanii technicznych, inżynieryjnych, żeby się poprawili. No i oskarżali ich o to, że oni wzmacniają i w zasadzie przesuwają całą tą dysinformację klimatyczną, także zamiast ją likwidować, tą dysinformację. No i jak człowiek tak się zastanowi, o co im tam chodzi, no to w Europie jest ustawa taka usług cyfrowych, no i Unia Europejska zrobiła coś takiego, powiedziała, no, że tam trzeba wszystko widzieć, że każdy powinien wiedzieć o co chodzi, no ale jednak tam te zielone grupy, no to chcą, żeby platformy społecznościowe zaczęły pilnować, żeby zaczęły cenzurować, można powiedzieć, i patrzeć na to, co jest, jaka jest zawartość tych informacji. No, chcą ich zmusić w zasadzie do moderowania, do cenzurowania.
No i chcą to wpisać w książki, no a później jak kompanie by się nie zgadzały, no to będą ścigane i tam zamykane i wyrzucane czy blokowane. Ten list otwarty, no to oczywiście wszyscy ci oszołomy, no to napisali do wszystkich tych podstawowych, do Twittera, do Facebooka, Google, YouTube, TikToka i Pinterest. Także ludzie mogą to przeczytać, no ale to jest dosyć bardzo zagmatwane, no i w zasadzie co się dzieje poza scenami, kto puszcza jakieś sznurki. No i właśnie ta Melissa Fleming, no to ona ciągnie sznurki dosyć ostro. No i jak Organizacja Narodów Zjednoczona mogła założyć partnerstwo z Krzemową Doliną? No to jest, to nie ma czegoś takiego, no to jest jakieś takie, można powiedzieć, fałszywe wiadomości. No, internet jak ludzie, tak? Internet jest jak ludzie. Ludzie piszą najróżniejsze rzeczy, no i ludzie mają prawo do dojścia do swoich własnych, wniosków. Facebook, no to Facebook to się radził. Facebook to się kompletnie radził Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych i Zapobiegania i pytał się ich, co mają robić. Co mają robić, co mają pisać, jak mają reagować. No i się Twitter się pytał, czy mamy w zasadzie blokować coś takiego, jak ktoś napisze, że szczepionka wywołuje magnetyzm, czy mamy blokować to, jak ktoś napisze, że zmienia się kolor krwi i tak dalej. No to w sumie no to nikt nikogo nie powinien się pytać, szczególnie jakiejś organizacji czy instytucji państwowej, która jest odpowiedzialna za zdrowie. Instytucja powinna napisać swoje zdanie, ale nie powinna rozkazywać czy mówić na tematy cenzurowania. W sumie to też był jeden wielki bałagan. Te politycy, szczególnie ci lewacy, no to ktokolwiek mówił o tym, że ta cała pandemia wyskoczyła, czy wypłynęła z laboratorium w Chinach, no to wszyscy ci ludzie, którzy to twierdzili, czy mówili, no to byli traktowani jak szaleńcy w kapeluszach z folii aluminiowej. To się okazało jednak prawda. Dużo naukowców to mówiło, ale to jest bardzo zły znak. To jest bardzo zły znak, kiedy jedna strona naukowa czy jedna strona polityczna po prostu wyłącza mikrofon tej drugiej stronie, jeżeli miałby być dialog. No jeżeli nie ma dialogu, no to jest koniec. No to już jest zamordyzm. To jest typowy komunistyczny zamordyzm. No ale komuniści to chcą osiągnąć. Oni po prostu chcą mieć władzę. No tam następna jakaś przedstawicielka powiedziała, że oni to są nauka, a cała reszta to ma po prostu słuchać. Wszyscy ciemny, nieumyty, niedouczony lud ma po prostu słuchać mądrzejszych. No i bardzo często tak jest, no bo większość tych platform społecznościowych, no to są super komuniści, to oni po prostu są super lewacy, to oszołomienie jest nieźle są szurnięci, można tak powiedzieć. No ten dysinformacja klimatyczna, no kiedyś to było tak, że jak ktoś mówił, że nie ma zmiany klimatycznej, no to była ta dysinformacja. No wszyscy wiedzą, wszyscy normalni wiedzą, że jest jakaś tam zmiana, no bo zmiany następują tam co 400 lat, co 9000 lat i tak dalej, no częściowo oczywiście, że mamy wpływ na te ocieplenie. No tyle tylko, że Amerykanie się zastanawiają. Jeżeli Amerykanie, no to jest parę procent, nikły procent, powiedzmy, globalnego
społeczeństwa, znaczy 8 miliardów, nawet jeżeli produkuje tam powiedzmy 10% całego świata, jest tam 3% społeczności, no to te 90%, które jest produkowane przez Chiny i Indie i całą resztę świata, no to za bardzo Ameryka nic nie zrobi. Jedyne, co się stanie z Ameryką, no to te koszty wszystkie będą po prostu tak nieprawdopodobne, że zatłuką całe społeczeństwo, cały system. Oszołomy, wariaci w wojsku, w zasadzie w lotnictwie wojskowym, no to oni doszli do wniosku, że do 2046 roku będą mieli zero tego węgla, który będzie się wydobywał z lotnisk i z samolotów. No nie wiem, jak oni to osiągną. W każdym razie lotnictwo wojskowe zostało opanowane przez transwestytów, a teraz zostało opanowane przez środowiskowców. No to jest bardzo dobra posadka. Tam mają bardzo dobre pensje, mają dobre emerytury. No i zabawiają się po prostu w bogów, którzy decydują o wszystkich innych ludziach, którzy płacą podatki. No teraz lewacy to naklejają taką naklejkę wszystkim, którzy troszeczkę się nie zgadzają. Część ludzi mówi, dlaczego ma być to tak kosztowne, dlaczego ma być to tak szybkie, dlaczego te apokaliptyczne przewidywania w zasadzie nigdy raczej się nie spełnią, no to mają łatkę tych ludzi, którzy propagują dysinformację. Tak samo ludzie, którzy się nie zgadzają z tym, że subsydiowanie tych zielonych energii kosztem podatków też jest bardzo niedobre. No to jest zdecydowanie zła rzecz. Biały Dom jest opanowany przez lewaków. Latem taka doradczyni do spraw klimatycznych Gina McCarthy, no to powiedziała, że te wszystkie kompanie techniczne, no to muszą wskoczyć w dobre miejsce i w zasadzie ukierunkować się na to, żeby pilnować prawdy. No i trzeba, mają nie tylko pilnować prawdy, ale mają poprawiać tych, którzy mówią nieprawdę. No czysta cenzura, czyste przykręcanie tego i madła dla ludzi, którzy mają jakiś inny punkt widzenia, tak, także Krzemowa Dolina kompletnie chce ich, ma być użyta do celów politycznych, ma być użyta do celów propagandowych, tam już nie ma szansy na opozycję. Komuniści chcą, żeby po prostu wyłączać ten mikrofon, żeby ten wyłącznik wyciszania był w rękach lewaków. No i jeżeli to tak będzie, no to będzie koniec demokracji, koniec czegokolwiek. No kompanie te, platformy, no boją się odpowiedzialności, za to, co tam ludzie piszą, no ale to niesłusznie, no bo to jednak powinien być jakiś dialog. Jeżeli Musk kupi to wszystko, no to plany ma dosyć dobre. On raczej otworzy to, to będą takie normalne spotkania społeczne, ludzie będą mieli prawo pisać to, co uważają, no każdy będzie mógł napisać jakąś ripostę, no i powinno być, no takie były zasady, czy plany na demokrację. Teraz Partia Demokratów w Ameryce po prostu przerodziła się w komunistów, no i robi wszystko, żeby być jednopartyjna, kiedy partia ma jedynie słuszną linię polityczną.
Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szejeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na takich, którzy nie opodatkują was nieprawdopodobnie, żeby płacić Chińczykom za produkowanie paneli słonecznych i żeby nie płacić 5 czy 10 dolarów za benzynę, żeby nie płacić tysiące dolarów za energię elektryczną, żeby nie płacić nieprawdopodobnych sum za jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Clintona, na Muhammada, Baracka Obamę, na Bidena. No widzicie, co zrobiliście. Głosowaliście na lewaków, no i lewactwo osiąga szczyty. Jest Wenezuela w Ameryce za 4 tygodnie, w drugi wtorek listopada, 8 listopada będą wybory, także trzeba głosować. Zmieńcie swoją przynależność polityczną na niezależnych albo na republikanów. Jeżeli nie chcecie, to po prostu nie idźcie na wybory. Zdrowia dla normalnych.